Wilhelm urodził się w 1310 roku w Grisac we Francji jako syn Wilhelma Grimorda, pana tejże miejscowości. Jako chłopiec wstąpił do benedyktynów w Chirac. Po otrzymaniu na uniwersytecie doktoratu z obojga praw wykładał jako profesor na uniwersytetach w Montpellier, w Toulouse i w Avignonie. Następnie pełnił urząd opata w Saint-Germain i w opactwie świętego Wiktora w Marsylii. Jako doskonały znawca prawa i dyplomata był nieraz wysyłany z różnymi misjami przez papieży. Sam został wybrany następcą świętego Piotra po śmierci Innocentego VI w dniu 28 września 1362 roku. Przyjął imię Urban V. Koronacja odbyła się 6 listopada tego samego roku. Kierował kościołem przez 8 lat. Od początku założył sobie dwa cele. Krucjatę przeciwko Turkom, zagrażającym Europie, i Unię z Kościołem Wschodnim. Pierwszy z nich skończył się niepowodzeniem. Państwa Europy, skłócone ze sobą, nie chciały narażać się na tak wielkie ryzyko. Tylko Piotr z Lusigano poszedł za wołaniem papieża. Zdobył nawet na krótko Aleksandrię Egipską, ale osamotniony musiał się wycofać w roku 1363. Sprawa Unii zapowiadała się pomyślniej. Drogą wielu zabiegów dyplomatycznych udało się skłonić cesarza wschodniorzymskiego Jana V, paleologa, aby przybył osobiście do Rzymu i w obecności delegatów papieskich oraz kardynałów pojednał się z Kościołem Łacińskim. Cesarz wszak zażądał w zamian za pojednanie pomoc polityczną przeciwko Turkom, którzy już bezpośrednio zaczęli zagrażać Konstantynopolowi. Sułtan Osman i Orhan zajęli już prawie całą Azję Mniejszą. W roku 1346 Turcy osmańscy przybyli do Europy. Po klęsce pod Nikopolis w roku 1396 Manuel II, syn Jana V, usiłował jeszcze na własną rękę werbować ochotników europejskich, jednak z nikłym powodzeniem. Wysłał również delegatów na sobór do Konstancji w roku 1417, ale sam się już na nim nie zjawił. Ostatecznie więc i ten cel nie został przez Urbana V urzeczywistniony. Wprawdzie na soborze we Florencji doszło do pojednania, ale dość szybko Unia rozpadła się. W odróżnieniu od swojego dworu papież żył bardzo skromnie. Wiele czasu poświęcał modlitwie. Sam wysoko wykształcony popierał uniwersytety i pomagał w studiowaniu ubogiej młodzieży. Nie mogąc wypełnić planów krucjaty i Unii, zwrócił szczególną uwagę na karność kościelną i na rozbudzenie gorliwości u kapłanów. Błogosławiony Urban V zapisał się w historii tym, że uniezależnił się od królów francuskich i mimo gwałtownego sprzeciwu kardynałów francuskich opuścił Awinion i powrócił do Rzymu. Do tego powrotu nagliły papieża święta Katarzyna Sieneńska i święta Brygida, która papieżowi groziła w imieniu Chrystusa rychłą śmiercią, jeśli do Rzymu nie powróci. Trzeba było zorganizować prawdziwą flotę, by przewieźć całą kurię papieską i jej dobra. Miało to miejsce 16 października 1367 roku. Niestety papież nie pozostał w Rzymie długo. Po 58 latach nieobecności papieża w Rzymie, możnowładcy rządzili się tu jak u siebie. Przyjazd papieża zapowiadał koniec ich panowania. Na tle powstałych zamieszek papież został zmuszony do powrotu do Awinionu w roku 1370. Dopiero następca Urbana V mógł już na stałe powrócić do Rzymu w roku 1377. W ten sposób zakończyła się tak zwana niewola awinońska, trwająca 68 lat. Przeżyte trudy i niepokoje wyczerpały siły papieża do tego stopnia, że zaraz po swoim powrocie do Awinionu rozchorował się ciężko i 19 grudnia 1370 roku przeniósł się do wieczności. Po śmierci Urbana jego ciało zabrał z Awinionu jego brat, kardynał Anioł Grimord, i przywiózł je do Marsylii, do kościoła opactwa świętego Wiktora. Grób papieża był licznie nawiedzany przez wiernych. Papież Pius IX w roku 1870 zaliczył Urbana V w poczet błogosławionych. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Urbana, aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem.
Za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.